W dniach od 2 do 4 marca bieżącego roku odbędzie się konferencja nosząca nazwę Warsaw Passive Investment Conference. Dziś moim i Państwa gościem będzie Michał Masłowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który weźmie udział w panelu noszącym nazwę Jak budować portfele pasywne, wykorzystując instrumenty notowane na GPW. Dzień dobry, witam Panie Michale. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie. Panie Michale, zanim przejdziemy już do takich konkretnych tematów, o których też rozmawialiśmy jeszcze przed programem, proszę o kilka słów na temat samej konferencji, na temat tego panelu o budowie portfeli pasywnych, w którym weźmie Pan udział. Wiecie Państwo, no ta konferencja to już jest, będzie zdaje się druga edycja, w zeszłym roku była pierwsza, ale ta ma tę ogromną zaletę, tak no w cudzysłowie, dzięki pandemii, że będzie transmitowana, będzie można wziąć udział z domu, nigdzie się nie ruszając, tak? Co jest cenne i w tej konferencji, w ogóle w tej całej dyskusji jest to, że daje szansę zainteresować to, żeby się inwestorzy zainteresowali w ogóle czymś takim, jak inwestowanie pasywne. Na całej samej konferencji będzie poruszonych bardzo dużo tematów związanych tam ze szczegółami, możliwościami Polski, jak polscy inwestorzy mogą jakkolwiek inwestować pasywnie, czy to z użyciem polskich ETF-ów, czy funduszy indeksowych, czy zagranicznych ETF-ów, czy jakieś tam inwestowania dywidendowego. No, moim zdaniem najważniejsze jest to, ten przekaz, że do wielu inwestorów w ogóle dotrze coś takiego, że inwestowanie pasywne jest i że oni powinni się tym zainteresować. To jest tak naprawdę najważniejsza wartość. Nie szczegóły dotyczące tego, jak te portfele konstruować, jaka powinna być dokładna strategia, jak te pojedyncze punkty procentowe przesuwać, żeby te portfele były jeszcze lepsze i żeby nam płacić mniejsze prowizje, to jest oczywiście bardzo ważne, ale tak naprawdę najważniejsze jest to zarażenie tych inwestorów tym, że jeżeli ktoś przychodzi na rynek i trochę tak nie za bardzo wie, co na tym rynku się dzieje, to on nie powinien spekulować, on przede wszystkim powinien się zainteresować czymś takim, jak, że jest jakieś inwestowanie pasywne i że w ogóle na nim być, tak, że może sobie kupić jakieś tam ETF-y. To zarażenie tym myśleniem o inwestowaniu pasywnym jest tutaj super ważnym, tak jak no, celem takiej konferencji. Dane pokazują o bardzo dużym wzroście, jeżeli chodzi o liczbę otwieranych kont w domach maklerskich, co przekłada się tak naprawdę, już tak tłumacząc, na zdecydowany po prostu wzrost zainteresowania giełdą przez inwestorów indywidualnych, którzy wcześniej w inne źródła lokowali swoje oszczędności bądź trzymali je choćby na lokatach bankowych. Z czego ten wzrost wynikał i czy inwestowanie pasywne jest taką, można powiedzieć, dobrą drogą dla tych początkujących inwestorów, czy w ogóle to może być dla nich obiekt zainteresowania na początku jakby przygody z tym inwestowaniem? Powinien być, choć zdaję sobie sprawę z tego, że takie inwestowanie pasywne no jest, jakby to powiedzieć, jest nudne, mało marketingowe. Inwestorzy bardzo często nie przychodzą na rynek kapitałowy, no i nagle generalnie tak, inwestowanie na rynku kapitałowym jest utożsamiane z czymś bardzo, tak w społeczeństwie polskim, chyba nie tylko, jako coś bardzo ryzykownego, czyli tak trochę jak szybka jazda samochodem czy skoki na bungee. Więc jak ktoś przychodzi na rynek kapitałowy i nagle dowiaduje się, że miałby tu zarabiać, nie wiem, kilka procent w skali roku, może 10 maksymalnie, no to będzie trochę zawiedziony. Jestem przekonany, że większość tych osób, które tak gremialnie przyszła na rynek kapitałowy w 2020 roku, no to przyczyny są oczywiste. Po pierwsze niskie stopy procentowe, po drugie krach w okolicach marca 2020 roku, co spowodowało super atrakcyjne wyceny niektórych walorów, no i wysoka zmienność. To takie otoczenie sprzyja wysokim stopom zwrotu. Jak choćby spojrzymy na, no nie wiem, na hossę na gamingu albo hossę, no nie wiem, na spółkach typu tych covidowych, typu Mercator w tamtym roku, gdzie można było zrobić grube kilkaset, tak jak czasami kilka tysięcy procent, no to mówienie teraz komuś, że on powinien się zainteresować inwestowaniem pasywnym jest tak no mało atrakcyjne, tak? Pytanie teraz jest takie, czy ci wszyscy inwestorzy, którzy w tym 2020 roku zarobili, czy to na gamingu, czy na spółkach covidowych, czy na fotowoltaicznych kilkaset albo kilka tysięcy procent, będą w stanie ten wynik powtarzać kilka razy, tak? To kilka lat z rzędu. No moim zdaniem nie będą, tak? To prędzej czy później spora część inwestorów gdzieś tam się wykruszy, gdzieś ktoś poniesie jakąś porażkę, gdzieś ktoś kupi CD Projekt po 460, bo będzie myślał, że tylko na gamingu się tylko zarabia. To taki inwestorzy, jak zaczną od zarabiać te lekcje, że inwestowanie na giełdzie to nie tylko są super wzrosty kilkuset procentowe, wtedy się zainteresują, powinni się zainteresować inwestowaniem pasywnym. A rolą jakby tutaj
powiedzieć, jeszcze raz to powtórzę, ludzi rynku kapitałowego, rolą mediów, tak jak państwa, tak jest to, żeby tym początkującym inwestorom mówić, chcesz sobie tam spekulować na spółkach gamingowych? Bardzo dobrze, sobie spekuluj, ale miej dużą część w portfela jakiejś tam właśnie pasywnie, tak po to, choćby po to, żeby to stabilizować twój portfel, po to, żebyś choćby no nie zbankrutował, żebyś został z nami na lata. Jasne, no ta duża zmienność w 2020 roku, pytanie, czy ona w ogóle jest do powtórzenia w 2021 roku, bo co prawda pandemia w dalszym ciągu nam towarzyszy, ale wydaje mi się, że te czynniki, zarówno panika, jak i euforia, to jest coś, co już miało miejsce i ciężko się tak naprawdę spodziewać, żeby drugi raz w przeciągu tak krótkiego okresu czasu z punktu widzenia inwestowania coś takiego się powtórzyło. No właśnie, ale pytanie, czy może się powtórzyć, czy ta zmienność jest jeszcze realna w 2021 roku na takim poziomie, jaką obserwowaliśmy choćby właśnie w marcu 2020? Ach, no to nie mam szklanej kuli, tak? To, wróżko, to trzeba by do wróżki się udać. Oczywiście nie wiem, tak? Nie wiem, natomiast moim zdaniem trzeba wykorzystywać te szanse, że ci nowi inwestorzy się pojawili. Być może nie pojawią się już takie, jak powiedział, zachęty, taka marcowa promocja cenowa. Być może się nie pojawi, ale to tym bardziej może być tak, że to inwestowanie w 2021 będzie trudniejsze, tak? Chociaż żeby nie było jasność, no 2020 wcale nie był prosty, tak? To dużą rolą jest teraz to, żeby tych inwestorów edukować, zatrzymać. Tutaj ludzie, mówię, instytucje rynku kapitałowego, mediów, żeby tych inwestorów na rynku zatrzymać, bo może się zdarzyć tak, że nie wiem, że tego typu rzeczy, jak właśnie taka zmienność, taka huśtawka, gwałtowny krach, potem fajna hossa na wybranych spółkach, no to się zdarza raz na jakiś czas, tak? Bardzo rzadko, a przez sporą część czasu, przez czasami długie lata, rynek porusza się w męczącym trendzie bocznym, tak? Co trochę wzrośnie kilka procent, co trochę spadnie. To jest bardzo męczące dla inwestorów indywidualnych, takich krótkoterminowych, którzy przyszli na rynek spekulować po to, żeby właśnie zarabiać te kilkadziesiąt, kilkaset procent w skali roku. No moim zdaniem takiej huśtawki nastrojów jak w 2020, to teraz w tym roku mieć nie będziemy. Jak powinno wyglądać takie modelowe podejście osoby, która dopiero zaprzyjaźnia się z rynkami finansowymi i załóżmy chciałaby rozpocząć swoją przygodę właśnie od inwestowania pasywnego, czy zacząć od edukacji, czy już w jakiś sposób można swoje środki lokować na podstawie, nie wiem, doradztwa ekspertów, którzy już tym rynkiem pasywnym się zajmują na co dzień? Jak to wygląda? Można się kierować doradcami, różnymi ekspertami, ale to na pewno nie zastąpi własnej nauki, tak? Trzeba mieć własny rozum, własną świadomość, bo chociażby każdy ma jakąś tam różną wrażliwość na ryzyko i to dla niektórych osób nawet kilkuprocentowe spadki na wartości portfela no będą zbyt bolesne. No taka osoba prawdopodobnie, dla takich osób prawdopodobnie to rynek kapitałowy nie jest właściwym miejscem. Natomiast jeżeli miałbym tutaj początkującym osobom coś doradzić, no to na pewno właśnie nie kupno pojedynczych spółek, chociaż czemu nie, jakichś dużych dywidendowych trzeba sobie tutaj poszukać, ale właśnie przyjęcie takiej strategii, nazwijmy to portfelowej, takiej, że może kupić część ETF-ów na duże spółki, część na troszkę mniejsze, być może część ETF-ów na rynek amerykański, także to tak bym proponował robić, natomiast jeżeli ktoś, już jeszcze raz powtórzę, ktoś sobie chce pospekulować, kupić pojedyncze spółki, to niech to będzie jakiś bardzo mało znaczący wycinek portfela. No wiem, że to jest mało popularne, ale bardzo dużo edukacji. To, że zadał pan pytanie, czy najpierw się uczy, a potem inwestować, no bez przesady, bym się powiedział tak. Inwestować, ale małe kwoty, tak? To rynek kapitałowy to powinien takie inwestowanie długoterminowe, oszczędzanie na rynku kapitałowym, to powinno być jedzenie małą łyżeczką, a nie wielką chochlą, czyli kupowanie tych jakichś, czy to ETF-ów, czy spółek dywidendowych systematycznie, regularnie, nie wiem, raz w miesiącu, raz na kwartał. To jest takie angielskie słówko wealth management, czyli budowanie tych długotrwałych majątków. Ja wiem, że na samym początku, jak ktoś będzie kupował pierwsze akcje, czy tam ETF-y za 500, 1000 zł, 1500 zł, no to nie brzmi jakoś tak zachęcająco, no bo cóż to majątek można zbudować, kupując akcje za 500 zł, no ale to jest choćby po to, żeby się trochę nauczyć, tak? Zupełnie inaczej człowiek uczy, jak inwestuje prawdziwe pieniądze, a zupełnie inaczej inwestor gdzieś tam sobie teoretycznie tylko tam ogląda te spółki, tak? Choćby dlatego, że jak ktoś nie inwestuje prawdziwych pieniędzy, to nie odczuwa emocji, a to jest bardzo duży czynnik tutaj determinujący skuteczność inwestowania na giełdzie. Tego też trzeba się nauczyć. Jak ja jako inwestor zareaguję na to, że zgromadzę sobie jakiś portfel, czy to ETF-ów, czy akcji, po czym nadejdzie marcowy krach,
i mój portfel spadnie 20, 30, a może nawet 40%. Jak ja zareaguję w takim momencie? To też jest nauka, którą trzeba przejść raz na kilka lat. Często jest tak, że inwestorzy, którzy rozpoczynają właśnie swoją przygodę, załóżmy testując daną platformę inwestycyjną i korzystając z rachunku demo, odnotowują tam jakieś bardzo wysokie stopy zwrotu, a w momencie, gdy przyjdzie do inwestycji za swój własny ciężko zarobiony kapitał, już nie do końca jest tak kolorowo. No ale jeszcze właśnie przejdźmy do tego, co w poprzednim roku się wydarzyło. Osoby, które można powiedzieć lgnęły w bardzo dużym tempie do inwestowania na giełdzie, były zachęcone tymi wysokimi stopami zwrotu na walorach spółek, wspomniał Pan choćby o Mercatorze, no w szczycie mieliśmy 5000% wzrostu, jeżeli chodzi o poziom minimum, maksimum z roku, natomiast 80%, mniej więcej 80% inwestorów traci na giełdzie, tak pokazują najnowsze dane z KNF-u, więc to nie jest aż tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. No i moje pytanie, czy ETF-y są dla osób, które w jakiś sposób chcą może nie tyle zdywersyfikować swój portfel, co ograniczyć stopę tego ryzyka, są dla nich dobrym rozwiązaniem? Są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ ETF-y mają tę taką własność, że właśnie powodują dywersyfikację ryzyka. Jeżeli kupimy ETF na jakiś indeks, no na przykład na WIG20, kilkuset procent. Być może nie zrobimy tam tak jak na Mercatorze, pan powiedział 5000%. No to raczej na pewno nie zrobimy takich pieniędzy, ale też nie zbankrutujemy. Tak, choćby dlatego, że wybierając pojedyncze akcje, choćbyśmy wybrali no nie wiadomo jak stabilną, dużą spółkę, to zawsze jest szansa taka, że ona za kilka lat będzie bankrutem. No już mamy przecież przykłady z WIG-u 20 z ostatnich kilkunastu lat, że były spółki w WIG-u 20, a dzisiaj ich nie ma, tak? Albo są tam minus 90 kilka procent, tak? Tylko zaletą jakby inwestowania właśnie takiego indeksowego przez ETF-y jest to, że jak jakaś spółka no, będzie sobie źle radzić, tak? Będzie kandydatem na takiego bankruta, to prędzej czy później giełda usunie taką spółkę z indeksu. No i siłą rzeczy my przestaniemy mieć ekspozycji na tą spółkę, inwestując poprzez ETF-y. Jak kładąc na szali dwie rzeczy. Z jednej strony to, że nie zarobimy tych kilku tysięcy procent na takim ETF-ie, ale z drugiej strony to, że nie zbankrutujemy, to uważam, że o wiele ważniejsze jest to, że nie zbankrutujemy. Tak, to jest super, super istotna sprawa. Ja wiem, że to znowu jest mało marketingowe z punktu widzenia inwestorów indywidualnych początkujących, bo przecież można było na Mercatorze zarobić kilka tysięcy procent. Okej, tak, to wszystko się łatwo mówi po fakcie, a proszę przed faktem pokazać mi taką spółkę, która to właśnie za najbliższym rok da zarobić te 1000%. Analiza wsteczna zawsze skuteczna, jak to się mówi w terminologii giełdowej. To jest taka ulubiona zabawa, że przerwę panu, jest taka ulubiona zabawa inwestorów z wykresami. O tu bym kupił, o tu bym sprzedał, tak? Czy po fakcie jest to super łatwe i tak dalej? No przed faktem jest to jest ultra trudna zabawa dla mega specjalistów. Ja nie mówię, że to nie jest niewykonalne. Jest możliwe zarabianie pieniędzy poprzez aktywną spekulację, czyli kupowanie dzisiaj, sprzedawanie za tydzień, kupowanie dzisiaj, sprzedawanie za pół roku. I oczywiście to jest możliwe, ale to wymaga bardzo dużo czasu. Według naszych badań około 3% inwestorów indywidualnych deklaruje, że są zawodowymi inwestorami giełdowymi, czyli siedzą cały dzień przy notowaniach i cały dzień się tym zajmują. Okej, tylko to jest bardzo, bardzo trudne. Ja znam dosłownie kilku inwestorów, tak, którym mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to są osoby, które w 100% zarabiają, utrzymują siebie, swoje rodziny z handlu na giełdzie, czy tam ogólnie na rynkach kapitałowych, tak? Ale to jest dosłownie kilka osób, tak? Natomiast dla zdecydowanej większości z nas, inwestorów indywidualnych, inwestowanie na giełdzie jest ekstra, czymś dodatkowym. My gdzieś pracujemy, mamy jakieś działalności gospodarcze i sobie inwestujemy, nazwijmy to, po godzinach. To takie inwestowanie po godzinach, tak troszeczkę tak na boku, jest bardzo, bardzo trudne, żeby to robić aktywnie, spekulować, sobie szukać te spółki, dzisiaj kupię, pojutrze sprzedam i tak dalej, tak? No to takie osoby, które zajmują się tym no hobbystycznie, gdzieś po godzinach, to siłą rzeczy nie będą dobrymi spekulantami, bo nie będą mieli czasu, żeby śledzić notowania, wszystkie wiadomości ze spółek, nie wiem, czytać fora dyskusyjne, bo to też czasami trzeba, tak? Żeby wszystkie absolutnie wiadomości śledzić, poświęcać godziny czasu na analizy, to jest bardzo, no to jest po prostu bardzo czasochłonne i bardzo trudne, no to takie osoby w związku z tym no, nie powinny tak aktywnie spekulować, bo powinny bardziej kierować się w kierunku tego inwestowania dywidendowego, szukać sobie akcji spółek dywidendowych, mieć sporo ETF-ów w tym portfelu, żeby ograniczać ryzyko i tak dalej. A jeżeli już spekulować, jeszcze raz to powtórzę, to na bardzo, bardzo małej części swojego portfela.
Jasne, a porozmawiamy jeszcze o poszczególnych ETF-ach, no bo gdybyśmy zobaczyli sobie na te produkty z ekspozycją na amerykańskie indeksy choćby, no to tutaj wydaje się, że ta stopa zwrotu w ostatnim czasie, mimo czasu pandemii, jest całkiem niezła. No Ameryka, amerykańskie indeksy są w tej chwili w okolicach przynajmniej historycznych szczytów, natomiast nasz WIG20 można powiedzieć, że zostaje nieco w tyle do tych szczytów sprzed wielu, wielu już lat, no brakuje nam kilkudziesięciu procent. Dziś przed programem w zasadzie pojawiła się komunikat o tym, że Mercator Medical wchodzi do WIG-u 20, o Mercatorze już dziś mówiliśmy, i czy w jakiś i sposób ta wymiana, czy ta dywersyfikacja komponentów WIG-u 20 sprawi, że nasz indeks również będzie się zachowywał w krótkim, średnim, może terminie nieco lepiej w zestawieniu z tymi głównymi europejskimi i światowymi indeksami? No to oczywiście nie wiadomo, to znowu trzeba by szklaną kulę wyciągnąć, ale sam ten proces wymiany, że Mercator wszedł za Alior, czyli spółka prywatna wchodzi za spółkę państwową. Znaczy, Alior jest z rodowodem prywatnym, no ale wiadomo, jak się jego losy potoczyły, tak? Że no, został w momencie spółką państwową, postrzegam jako dobrze, że to jest dobrze, prawda? Że tak powinno być. No ja mam taką teorię, że będziemy mieli rynek kapitałowy, no nazwijmy to quasi rozwinięty, wtedy jak zdecydowana większość spółek wchodzące w skład WIG-u 20, to będą spółki w 100% prywatne, takie jak teraz są na czele tego indeksu Allegro czy CD Projekt, czy gdzieś tam po drodze LPP czy CCC, czy teraz Mercator, czy gdzieś tam Dino po środku, prawda? To takie spółki powinny być w WIG-u 20. No wiadomo, mamy strukturę indeksu, jaką mamy, że tam mamy bardzo dużo spółek z rodowodem państwowym, no i one niestety są obciążone tymi wszystkimi czynnikami politycznymi. No i to jest moim zdaniem podstawowa przyczyna, dlaczego kształt indeksu WIG-20 jest jaki jest, tak? A teraz spójrzmy na te rynki amerykańskie, no nie wiem, wyświetlmy sobie ten wykres, nie wiem, no tego Nasdaq 100, to czyli ten indeks, na który przed sekundką beta ETF wypuścił tego naszego nowego ETF-a, no to można powiedzieć tak, że ta spółka, nie spółka, przepraszam, tylko ten indeks cały czas tam z drobnymi przestojami jest cały czas na historycznych szczytach, tak? To po prostu to aż to chce się inwestować na takim rynku, no i spójrzmy, jaki jest skład tego indeksu Nasdaq 100, jakie tam są spółki, tak? To są te wszystkie spółki technologiczne, których codziennie używamy, czyli tam Apple, Google, Microsoft, Netflix, Tesla i tak dalej, i tak dalej. No są takie spółki, tak? Które no ciągną tę całą światową gospodarkę do przodu. No i to jest przyczyna, dlaczego te Nasdaq czy S&P są cały czas na szczytach, a my tak no drobimy w miejscu. No to będzie najlepsze sformułowanie. Tak? Wracając jeszcze do pana pierwszego tutaj pytania, oczywiście postrzegam jako pozytywny tą wymianę, że Alior ucieka z indeksów, wchodzi Mercator, to jest bardzo dobra informacja, bo ta struktura powinna się zmieniać. Powinniśmy mieć spółki usługowe, jak najwięcej spółek fajnych, prywatnych, usługowych w indeksie, a mniej energetyczno-finansowych takich spółek, no tych z rodowodem państwowym. Weźmy teraz do analizy dwa skrajne obozy. Inwestorów długoterminowych i daytraderów, czyli inwestorów, którzy często zawierają kilka, nawet kilkadziesiąt transakcji w trakcie jednego dnia. Wiemy mniej więcej, jak to wygląda na giełdzie, załóżmy w przypadku długoterminowych inwestorów i daytraderów na rynku akcji, załóżmy, a jak to wygląda w przypadku ETF-ów? Czy koszty związane z inwestowaniem w ETF-y są w jakimś stopniu podobne, czy może są jeszcze niższe niż w przypadku inwestowania w krótkim, bardzo krótkim terminie na rynku akcji, jak to wygląda? Wie pan co, no to jest tak, że w przypadku ETF-ów ten horyzont inwestycyjny inwestorów, to też wynika z naszych badań, to z pamięci, ale na pewno jest zdecydowanie dłuższy niż jeden rok. W przypadku tych spekulantów, tych, którzy to no, tak często zawierają transakcje, oczywiście ten horyzont jest zdecydowanie krótszy. W przypadku inwestorów tych ETF-owych, tak naprawdę ich niewiele interesuje, czasami tak jest, te prowizje, jakie oni płacą. No bo oni kupują te ETF-y tak w dużym uproszczeniu na zawsze, troszkę jak Warren Buffett, tak? Natomiast ci inwestorzy inwestujący krótkoterminowo, oczywiście, że była jasność, tak? Ja tutaj w żaden sposób nie potępiam spekulantów. Spekulanci, tutaj cytując prezesa Rozłuckiego, są solą rynku. Oni są tak naprawdę bardzo potrzebni, zapewniają tę krótkoterminową płynność. W ich przypadku te prowizje mają ogromne znaczenie, tak? Tylko że to jest trochę powiedzenie bodajże tam ze Stanów Zjednoczonych z gorączki złota,
tych czasów, kiedy zdobywano Dziki Zachód, kto najbardziej zarobił na gorączce złota, i okazuje się, że nie ci, którzy po to złoto tam pojechali, bo ktoś tam zarobił, tak? Ktoś tam tę bryłkę złota znalazł i został bogatym człowiekiem, ale najbardziej zarobili producenci sit, kilofów i tego całego sprzętu do wydobywania złota. No i trochę jest tak w przypadku tych bardzo aktywnych spekulantów, tych day traderów, co to zawierają czasami kilkadziesiąt transakcji dziennie, też tacy są. Tak jak już mówiłem, to jest bardzo trudne inwestowanie. Znam dosłownie kilku inwestorów, którzy są skutecznymi day traderami. W takim przypadku tak naprawdę głównymi wygranymi są biura maklerskie, a w przypadku ETF-ów? No w przypadku ETF-ów mamy opłatę za zarządzanie, tak? No ale tę opłatę za zarządzanie, jak tutaj porównamy z opłatami za zarządzanie w przypadku funduszy takich klasycznych, otwartych, no są o niebo niższym poziomie, tak? Tam nie wiem, czterokrotnie, pięciokrotnie niższe albo jeszcze mniej. A w przypadku tych zachodnich ETF-ów, no tam w ogóle ta opłata za zarządzanie jest jakaś niezauważalna, ale oczywiście to są ETF-y o miliardowych kapitalizacjach, prawda? Także to jest też fajne, że im ktoś jest bardziej długoterminowym inwestorem, im ktoś rzadziej dokonuje transakcji albo inwestuje na dłuższy termin, tym tak naprawdę ten czynnik, ile on, ten koszt inwestowania na giełdzie przestaje mieć znaczenie, bo on jest bardzo niski. No wiadomo, no nie wolno się naciąć i gdzieś tam sobie jakichś zbyt wysokich, trzeba też patrzeć na te prowizje, ale one nie mają znaczenia. To się z krótszym takim day traderem, spekulantem, to oczywiście ma o wiele większe znaczenie. To jeszcze właśnie to trzeba wrócić chyba do tych ETF-ów, jeszcze raz to podkreślić, że ogromną zaletą inwestowania takiego właśnie kupowania tych ETF-ów na długi termin jest oszczędność na prowizji, na tych opłatach, ile nas ta cała zabawa w inwestowanie kosztuje. Panie Michale, na koniec zostawmy może już kwestie inwestycyjne, porady dla inwestorów, informacje dotyczące budowy portfeli pasywnych. Proszę o kilka słów na temat Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którego jest pan wiceprezesem. Jakie materiały gdzieś tam są dostępne w całym stowarzyszeniu? Czy osoba, która właśnie zaczyna swoją przygodę ze światem inwestycji, znajdzie dla siebie coś ciekawego? Jasne, że znajdzie. Jednym z naszych podstawowych celów tutaj, misją jest ta edukacja inwestorów indywidualnych, w szczególności na poziomie podstawowym i w szczególności takim właśnie z nastawieniem na takie inwestowanie długoterminowe. My jesteśmy akcyjni, dywidendowi. Tutaj my nie jesteśmy foreksowo-kryptowalutowi, nie znamy się na tym, nie chcemy znać i uważamy, że jeżeli ktoś chce się bawić w takie inwestycje, no to bardzo dobrze, tak? Ale jeszcze raz podkreślę, to jest super trudne. My jesteśmy inwestorami takimi, co to lubią analizować spółki, co to lubią właśnie budować portfele pasywne, co to lubią inwestować w spółki dywidendowe, znajdować takie spółki, więc tak, oczywiście mamy w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych dla członków stowarzyszenia mnóstwo materiałów edukacyjnych oraz analitycznych właśnie z tego, o czym teraz mówiłem, czyli inwestowanie w spółki dywidendowe przede wszystkim, a także sporo inwestowania właśnie takiego pasywnego, dużo materiałów edukacyjnych, jak inwestować w ETF-y, jak sobie z tym wszystkim radzić. Także jak ktoś chciałby zacząć taką edukację na rynku kapitałowym, tak nie wiem, co się dzieje za bardzo, czym to się wszystko je, tak to się tak wydaje proste, że jak kupić ETF-a, jednak to jednak troszkę bardziej skomplikowane niż założenie lokaty terminowej w banku, no to powinien się jednak poświęcić trochę czasu na edukację i takie członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych no powinno go, jak tutaj tak użyję takiego sformułowania, poprowadzić za rękę w tym początkowym okresie bycia na rynku. Przypominam, 2-4 marca bieżącego roku konferencja Warsaw Passive Investment Conference. Dziś moim gościem był Michał Masłowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.